Czesi za najeźdźców. Czesi uznali za najeźdźców. Litwini uznali, co Polska jest Walkenriedem narodów. I myśmy im przypomnieli ich rolę w 1918 roku i mordy na polskiej ludności cywilnej na Zaolziu. Więc tutaj też pojawiają się tematy historyczne, kwestie historyczne, które są przedmiotem pewnych napięć. Może nie są one tak silne jak na przykład w relacjach z Rosją, z Niemcami czy Ukrainą ostatnio, ale się pojawiają. Białoruś, jak na razie te kwestie historyczne nie dały aż tak znać o sobie. Zresztą Białoruś nie jest krajem, który jakoś zaczął specjalnie eksponować swoją historię. Tam do czegoś takiego jeszcze nie doszło, jak na przykład w przypadku Ukrainy, gdzie od kilku lat mamy taką eksplozję historii. Historii, która gloryfikuje ukraińską powstańczą armię i która ją przedstawia jako swoich bohaterów, narodowych bohaterów. No, to siłą rzeczy rodzi konflikt z Polską. Na Białorusi jeszcze takiej eksplozji historii nie mieliśmy, ale kto wie, może w przyszłości również do niej dojdzie i Białoruś też zacznie eksponować swoją historię, w której będą silne akcenty antypolskie. Tego jeszcze nie wiemy. Na pewno historia dzisiaj pojawia się bardzo mocno w relacjach z wieloma państwami i narodami, a w szczególności z naszymi sąsiadami. I to bardzo często jest tak, że te kwestie historyczne wydają się czasami ważniejsze od kwestii stricte politycznych czy gospodarczych. No, to, co dzieje się w tej chwili w relacjach z Ukrainą, te kwestie, kwestia UPA, ona wydaje się, że jest ważniejsza od spraw gospodarczych, czy tego wszystkiego, co do tej pory udało się w tych relacjach polsko-ukraińskich zrobić. No, widzimy na co dzień, jak sprawa UPA skutecznie psuje relacje Polski i Ukrainy i no, na razie nie zanosi się na to, że te kwestie uda nam się jakoś rozwiązać. Na razie wygląda na to, że możemy spodziewać się znacznie większego sporu na tle historii UPA w relacjach z Polską. No właśnie, tajna wojna Niemców z Polską to temat książki pana lektora doktora Leszka Pieczaka, ale także kanwa naszych rozmów. To jeszcze może to zagadnienie, które też jest opisane tutaj, dlaczego świat tak bardzo łatwo wierzy tym niemieckim kłamstwom, a więc dlaczego chce świat wierzyć w niemieckie kłamstwo, bo takie pytanie pada. No cóż, współczesny świat ma problem z prawdą. Współczesny świat łatwiej konsumuje kłamstwa niż prawdę. Prawda jest zbyt skomplikowana, a kłamstwo jest prostsze. No, termin polskie obozy koncentracyjne jest dość prostym kłamstwem, prawda? Jest prostym, nieskomplikowanym. Ja się na przykład zastanawiam w swojej książce, dlaczego akurat ten termin odniósł taki sukces, dlaczego dzisiaj on jest używany nie tylko nagminnie w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, ale jest używany nawet w takich krajach, które nie brały udziału w II wojnie światowej. One też się posługują kłamliwym terminem polskie obozy koncentracyjne. Na przykład w prasie argentyńskiej też ten termin występował wiele razy. Ja też doszedłem do wniosku, że jest tak dlatego, że po pierwsze termin ten był dość długo epatowany zachodniej opinii publicznej. Po drugie, Niemcy, a raczej niemieckie służby umiejętnie zadbały o to, aby ten termin nie tylko funkcjonował w samych Niemczech, ale też w innych krajach. Chodzi przede wszystkim o kontynent amerykański, gdzie trafił na podatny grunt. To jest bardzo ważne w tym. I wreszcie po trzecie, możliwe to było dzięki niemieckim mediom,
które zawsze miały ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej w Europie. Niemieckie media zawsze należały do wielkich niemieckich koncernów medialnych, a nie obcych. Do nich, jak wiadomo, należą także media w innych krajach. Tak jest zresztą w przypadku Polski. No, tutaj nie odkryjemy Ameryki, jeśli powiemy, że 90% regionalnej prasy w Polsce należy do wielkich niemieckich koncernów medialnych. Taka sytuacja ułatwia kolportaż kłamliwego terminu polskie obozy koncentracyjne czy innych kłamliwych terminów historycznych. No bo polskie obozy koncentracyjne są tym takim najczęściej używanym kłamliwym terminem, ale pojawiają się już nowe. Są już polskie getta, są już polskie SS. Nawet takimi pojęciami niedawno posłużyło się dwoje kanadyjskich historyków, którzy oczywiście mieli stypendia od niemieckich fundacji, co ciekawe. Więc mówię, no, to są chyba te takie najważniejsze przyczyny rozprzestrzeniania się takich kłamstw historycznych pod adresem Polski, pod adresem Polaków. I o tym chcemy rozmawiać. Przypomnę, naszym gościem jest pan dr Leszek Pietrzak, Tajna wojna Niemców z Polską, historia w relacjach polskich z sąsiadami. To temat książki, ale także i naszych rozmów. Zapraszamy Państwa już na naszą antenę teraz do zadawania pytań, do dzielenia się refleksjami, pytaniami, a także wątpliwościami, bo na to też jest czas na takie po prostu też i rozmowy historyczne. Numer do Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. No i przypomnijmy jeszcze o konkursie, kto by chciał książkę otrzymać. Na początku odpowiedział na pytania. Są te pytania do wyboru 3. Jakie jest, panie doktorze, pierwsze było? Pierwsze pytanie jeszcze raz przypominamy. Jakim kłamliwym terminem historycznym w odniesieniu do Polski posługują się dzisiaj media na całym świecie? Drugie pytanie brzmi, jak nazywał się niemiecki kanclerz, który uważany jest za twórcę polsko-niemieckiego pojednania? I trzecie pytanie brzmi, jaki jest tytuł głośnego niemieckiego filmu, w którym oskarżono Armię Krajową o antysemityzm? Pytania nie są trudne, bo przypomnę, że chyba odpowiedzi już padły w tych rozmowach wprowadzających nas przed telefonami, ale to tak trochę dla pewnej zabawy, więc zapraszamy naszych słuchaczy już do telefonów na antenę Radia Maryja zaraz po piosence. Przebojów masz, a masz.